Dzień dobry, witam pana na portalu Bolet.info. Pan jest pomysłodawcą tej imprezy w Osiecznicy. Proszę powiedzieć, co to za impreza jest? Jest to skate maraton, rozgrywany już po raz szósty. Mam nadzieję, że nie ostatni. Gdzie bawimy się wszyscy na różnych dystansach. Dzieci, zawodowcy, amatorzy, wszyscy. Jeździcie na rolkach, tak? Oczywiście. I widziałem, że tutaj jeżdżą wszyscy od malutkich dzieci do bardzo dorosłych kobiet i mężczyzn. No bo wtedy jest sens tej całej imprezy. Gdzie jeździcie? W okolicach Osiecznicy? W okolicach Bolesławca? Na co dzień? Czy... Nie, w ogóle w tych zawodach. Tak, startujemy z Osiecznicy, jedziemy do Parowej, Ołoboku, Poświętnego, wracamy i meta jest również. Na jakim dystansie jest maraton? To jest taki maraton prawdziwy? Maraton. Czyli 42-195 metrów. A i również są biegi na 16 km. No, dla tych, którzy się nie czują jeszcze na tyle silni, żeby się zmierzyć z tym dystansem. Żeby być dobrym zawodnikiem, jak trzeba często trenować? Jak najwięcej. Kto sponsoruje te zawody i skąd się biorą fundusze, żeby je tu przeprowadzić, bo to są zawody w ogóle międzynarodowe, jak zauważyłem. Zgadza się. Polacy, Czesi, Niemcy, Słowacy. Jestem z roku na rok coraz więcej. Skąd biorą się? Od sponsorów, od pana wójta, który tutaj w ogóle zaaprobował ten... 47! Kto ma numer 47? Wielka czoła za to, że można było, niełatwe w organizacji w sumie, zawody przeprowadzić. Ile w tym roku startowało zawodników? Ilu startowało, to nie wiem, bo to będzie oficjalnie wiadomo, natomiast na listach było łącznie prawie 380 zawodników. To zawody dużej rangi w sumie, tak? Takie, że da się nas zauważyć. Proszę się na koniec przedstawić. Grzegorz Szaciński, mieszkaniec Bolesławca.